Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiaj u nas Marcin Kuźba, były zawodnik m.in. Wisły Kraków, a także Marcin Held, zawodnik MMA. Z Marcinem Kuźbą rozmawialiśmy m.in. o jego bogatej piłkarskiej karierze, a także o obecnej pracy na stanowisku skauta w Wiśle Kraków. Panie Marcinie, jest Pan w skautingu Wisły Kraków. Proszę powiedzieć, czy udało się Panu zaobserwować jakieś piłkarskie perełki? No na pewno lista jest dosyć długa, tylko akurat z pozyskaniem tych zawodników jest większy problem, dlatego że nie są to tani zawodnicy. Natomiast no, szukamy też takich, powiedzmy, młodych, którzy dopiero zaczynają, a już coś umieją i widać, że mają potencjał. Tak jak mówię, no, jeździmy co weekend, teraz się właśnie ligi zaczynają, także no, będziemy się starać Wisłę wzmocnić, zresztą jak w każdym okienku transferowym. A proszę powiedzieć, no, tak przybliżyć może kibicom, na czym tak naprawdę polega praca skauta? Czy to są głównie wyjazdy weekendowe? Jak wypatrujecie zawodników? Czy z góry klub nakreśla, gdzie jechać, kogo obserwować? Czy sam skaut swoimi dojściami szuka i dla kogoś interesującego dla klubu? No, bywa to różnie, bo jest tak też, że zawodnicy są proponowani przez różnych menadżerów czy trenerów, ale my właśnie, jeżeli dostajemy taki sygnał, to jedziemy zobaczyć tego zawodnika na żywo. Nie jest to tak, że oglądamy tylko na płytach CD czy na WeScoucie, ale też mamy swój jakiś program tam opracowany. Spotykamy się zawsze w grupie i ustalamy nasz wyjazd weekendowy, czy nawet w tygodniu, bo w tygodniu też mecze się zdarzają. Ustalamy sobie, gdzie kto jedzie, do jakiego kraju, czy w Polsce, bo to jest różnie, w Polsce też musimy jeździć. Nie jest nas dużo, ale no, dajemy sobie jakoś radę i staramy się jakoś te kraje tutaj nasze przygraniczne, naszych sąsiadów i troszkę dalej, że tak powiem, bo latamy też troszkę dalej, obserwować. No i później robimy raporty, spisujemy tych zawodników. Jeżeli nam się nie uda tego zawodnika pozyskać w danym okienku, to staramy się go obserwować jeszcze dalej w następnym roku czy sezonie i tak jakby, jeżeli się potwierdzi to, że ten zawodnik jest faktycznie dobry, no to staramy się rozmawiać z klubem, żeby podjęli rozmowy i żeby go ściągnąć do Wisły. Zagrał Pan jeszcze w czasach, kiedy był Pan w Szwajcarii, przeciwko Realowi Madryt, kiedy debiutował Zinedine Zidane. Strzelił Pan bramkę w tym meczu. Jak Pan wspomina to spotkanie z Realem i samego Zidana w tym meczu? No, ma Pan dobrą pamięć. Ja akurat ten mecz też pamiętam dosyć dobrze. Faktycznie tam wtedy w Realu było dużo gwiazd, między innymi właśnie pierwszy oficjalny mecz Zidana. Akurat wyszło tak, że my graliśmy z Realem. Mogłem strzelić więcej bramek, że tak powiem nieskromnie, ale tam zmarnowałem niestety sytuację. Ale ta bramka, nawet jedna, dała mi naprawdę dużo radości. No, była to naprawdę ciekawa przygoda zagrać przeciwko właśnie takim zawodnikom jak Roberto Carlos, czy Raul, czy Morientes. To naprawdę było coś wielkiego dla nas. Jak był Pan w Wiśle, to mieliście taki team, który mógłby z zamkniętymi oczami grać z każdym w polskiej lidze. To nie mieliście sobie równych wtedy. Też ten świetny sezon w Pucharze UEFA. Co było tak naprawdę taką receptą na sukces tamtej Wisły? No to, w sumie to był najsilniejszy polski zespół. Od tamtego czasu już nie było tak silnego zespołu w polskiej lidze. Tak, to był, powiedzmy, początek budowania tej silnej Wisły przez prezesa, sponsora naszego. Trenerem był Henryk Kasperczak, który ten zespół też poukładał bardzo dobrze. Mieliśmy w zespole, powiedzmy, najbardziej utalentowanych chyba zawodników w Polsce wtedy, dodatkowo kilku zawodników z zagranicy.
i graliśmy w piłkę, tak? Graliśmy z przyjemnością, była fajna atmosfera w drużynie, jeden drugiego popierał, walczył za kolegę. Do tego dochodziło jeszcze właśnie dobre słowo trenera, który nas też wspierał, który się starał być takim kolegą, ale też dużo uczył, tak, swoim doświadczeniem wcześniej w lidze francuskiej i w reprezentacjach różnych. Także myślę, że to wszystko dało nam stworzyć naprawdę solidny zespół, gdzie w Polsce nie mieliśmy sobie równych, a za granicą myślę, że mogliśmy zrobić więcej. Muszę jeszcze zapytać o reprezentację, bo zadebiutował pan w 1995 roku u Henryka Apostela w meczu z Azerbejdżanem jako 18-latek. Później się skończyło na 6 występach. No wiadomo, panie pytanie, dlaczego tak mało? Tak, no właśnie tych występów w reprezentacji było faktycznie mało. Debiut bardzo, bardzo szybko, w wieku 18 lat, natomiast później no, to były problemy klubowe, tak, bo byłem w Górniku Zabrze, później przeprowadzałem się do Widzewa, byłem zawieszony na kilka miesięcy, nie mogłem grać. Dużo zamieszania było wtedy, bo myślę, że tych występów byłoby więcej, ale przez to właśnie zawieszenie ze strony PZPN-u kilka spotkań mnie ominęło. Później był ten wyjazd właśnie zagraniczny. I znów wiadomo, że powołania dostaje się wtedy, jak się gra dobrze w klubie, strzela się bramki, bo od napastnika tego się wymaga. Natomiast ja miałem takie okresy, powiedzmy, lepsze i słabsze. I właśnie w tych, powiedzmy, lepszych te powołania dostawałem, ale no, na długo nie zadomowiłem się w tej reprezentacji. Była jeszcze później szansa być może wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Wtedy trenerem był Jerzy Engel, ja wtedy w Szwajcarii właśnie strzelałem dużo bramek i w pucharach i liczyłem na to powołanie, ale niestety tego powołania wtedy nie dostałem. I też troszkę żałuję, bo byłem naprawdę wtedy w bardzo dobrej formie i wtedy właśnie, kiedy mogłem dostać tą szansę, kiedy już dojrzałem i dużo się nauczyłem, to tego powołania niestety nie było. No ale cóż, no, to były wybory trenera. Marcin Held to jeden z najważniejszych zawodników polskiego MMA. Mimo młodego wieku walczy już dla prestiżowej organizacji Bellator. A my w rozmowie zapytaliśmy go, jakie ma plany. Walczę 21 marca w turnieju Bellatora, w pierwszej rundzie turnieju. No i mam nadzieję, że tym razem uda się ten turniej wygrać. No, walczę z Brazylijczykiem, z dobrym Stójkowiczem, więc będzie trzeba uważać na uderzenia. Ale mam nadzieję, że sobie poradzę i wszystko pójdzie teraz po mojej myśli. A kiedy pan wybiera się do Stanów, bo to w sumie już 3 tygodnie zostały? No wylatujemy tydzień wcześniej, to jest chyba 15 marzec, tak żeby mieć czas na zaaklimatyzowanie się i przystosowanie tam do warunków. A jak przebiegały przygotowania? Dobrze. No na szczęście bez jakichś większych kontuzji. No jeszcze trwałem, jeszcze zostały 3 tygodnie, tak, no 3 tygodnie treningów, później ten ostatni tydzień już taki luźniejszy, no niecałe 3 tygodnie treningów, więc jeszcze trochę czasu jest. No dużo jeździmy teraz po klubach, do Bielska, do Łodzi, sparujemy z innymi zawodnikami, bo wiadomo, że w Polsce ciężko zebrać tych wszystkich dobrych zawodników w jednym klubie, no trzeba jeździć, podróżować i sparować z najlepszymi. Na razie jest pan związany z organizacją Bellator na wyłączność i nie ma mowy o startach dla innych organizacji? Jestem związany z organizacją Bellator. Oni dopuszczają starty w innych organizacjach, o ile to nie koliduje z ich walkami i o ile oni się na to zgodzą. Więc jak jest propozycja z jakiejś, no zazwyczaj właśnie jak to jest z rodzimego rynku, czyli w tym wypadku na przykład z polskiej organizacji jakaś propozycja, oni zazwyczaj się zgadzają i myślę, że nie byłoby problemu. Czyli jest nadzieja, że zobaczymy pana w Polsce w końcu na gali. No tak, jest taka szansa. O ile właśnie ta planowana gala nie będzie kolidowała z terminem walki Bellatora, no bo wiadomo, że to jest najważniejsze. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Zachęcamy Was do odwiedzenia kanału Betsson Polska na YouTube i obejrzenia naszych archiwalnych odcinków. A pamiętajcie, że my widzimy się już w piątek. Cześć!